Cześć, ja jestem Wison i zapraszam Was na krótką recenzję lampki biurkowej od firmy Platinet. Mam u siebie dokładnie model PDLU13, który kosztuje obecnie 199 zł na stronie producenta. Czym wyróżnia się ta lampka? Na początku mamy tutaj fajny duży zegar, który pokazuje nam datę, godzinę, dzień tygodnia czy temperaturę w pomieszczeniu. Co do temperatury, byłem na początku trochę sceptycznie nastawiony, gdyż nie ufam takim wynalazkom, ale miło się zdziwiłem, gdy porównałem odczyty z trochę dokładniejszym termometrem i odczyt był ten sam, więc tutaj duży plus. Kolejną rzeczą są cztery guziki na dole, dzięki którym kolejno możemy włączać i wyłączać lampkę, zmieniać jej temperaturę barwową, zwiększać jej jasność i zmniejszać jej jasność. Brakuje mi tutaj guzika do wyłączania czasowego, na przykład żeby wyłączyła się po pół godziny albo po godzinie. Ale to drobny smaczek, który niektórym może być zbędny. Przejdźmy do pudełka. Z przodu nuda. Spójrzmy na tył. Mamy tutaj wszystkie informacje o lampce. 3000-6000 kelwinów, alarm clock, leather structure, charging port, świetnie. Producent przykuwa tutaj uwagę, jakie funkcje posiada lampka, dosyć stonowanymi, lecz subtelnymi znakami. No i wiadomo, lampka jest dla prawdziwych biznesmenów. Ale na poważnie, jak widać mamy tutaj zasilanie 12V 1A, producent deklaruje działanie przez 35 000 godzin, mamy tutaj też 36 LEDów, w tym 24 zimne i 12 ciepłych, zasilanie LEDów na poziomie 8,5 W oraz zasilanie w porcie USB na poziomie 5 W. Maksymalna moc żarówek LED to 350 lumenów, standard wodoodpornościowy IP20, no i to chyba wszystko, co jest tutaj najważniejsze. Niżej mamy wymiary i wagę oraz możemy pouczyć się języków i dowiedzieć się, jak brzmi słowo lampka, na przykład po... nie wiem, po włosku. Lampada con LED temperatura di colore bianco caldo bianco freddo. A teraz zróbmy sobie unboxing pudełka. No to tak, walczymy tutaj, otwieramy, o, poszło. No i co skrywa wnętrze tego fantastycznego pudełka? Tak, tutaj była spakowana lampka, tylko już ją wyjąłem, odstawmy sobie to na bok. No i co my tutaj mamy? Na początku książeczka, instrukcja, napisana tutaj po języku angielskim, polskim i tak dalej, bla bla bla. Wiadomo, mamy tutaj te same informacje co na pudełku, odstawmy sobie to na bok. Dalej mamy kartę gwarancyjną, którą się wypełnia, jeżeli coś tam się zepsuje. Tutaj mamy też kartę gwarancyjną, którą załączamy razem z tamtą, jeżeli coś by się zepsuło. No, i to by było na tyle. Jak widzicie, tutaj mamy folię, w której była zapakowana ta cała lampka, no i to wszystko. Przejdźmy na tył lampki. A tutaj mamy 5 guzików, które służą kolejno do zmiany jasności zegara, drugi do programowania alarmu, trzeci do zmiany godziny dnia tygodnia, czwarty nie robi nic, no chyba że ustawiamy godzinę, to zwiększamy nim wartość. A piąty, ostatni, służy do zmiany wartości temperatury z Celsjuszy na Fahrenheity. Niżej za to mamy gniazdo zasilania samej lampki, jak i port USB, który służy m.in. do podłączenia ładowarki bezprzewodowej. Przynajmniej ja tak korzystam, jestem zadowolony. Spoczywa sobie u mnie na przodzie lampki, jak widać. No i jest wszystko fajnie. Szkoda, że nie mamy tutaj wbudowanej ładowarki, no ale cóż... ta spełnia swoje zadanie. Jeśli ktoś chce ładować telefon poprzez kabel, no to też może, ma taką możliwość. Tylko mam tutaj jedno duże ale. Gdy podłączymy taki telefon i mamy jasność lampki ustawioną na maksymalną, to zaczyna ona dziwnie mrugać. Wydaje mi się, że zasilacz może być niewystarczający i pomimo tego, że reklamowałem lampkę i dostałem nową, to problem występuje ten sam. No cóż... jedynym rozwiązaniem będzie tutaj chyba zmniejszanie jasności lampki podczas ładowania telefonu, no gdyż takie mrugające światło nie wygląda zbyt ciekawie. A więc cóż, pomimo tych wad, myślę, że lampka jest bardzo ładna, spełnia swoje zadanie i jest warta swojej ceny. Jeśli podobało Ci się, to zostaw suba, dzwonka i łapkę w górę, a ja się odmeldowuję. Na razie, cześć i pa. Żegnam.